czy bycie siatkarzem to jest dobry biznes? Bo powiedziałem, widzę, że z Sylwią wyjeżdżacie, nosisz fajne ciuchy, jesteś młody. Czy to jest dobry pieniądz? Tak, jest dobry pieniądz. Jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem na świecie, to jesteś w stanie zarobić takie pieniądze, które zapewnią ci przyszłość po karierze. I będziesz mógł sobie, jeżeli rozsądnie... Naprawdę tak jest? Tak. Jeżeli rozsądnie ulokujesz gotówkę i pieniądze, które zarobisz, to jesteś w stanie się zapewnić sobie przyszłość. Wiadomo, że są... Nie jest ich dużo, ale znam siatkarzy, ale poczekaj, czy ty jesteś... Bo ja pamiętam, jak mi Robert Lewandowski opowiadał tutaj podczas pierwszej wizyty. Nie, no to inny budżet. Ale nie mówimy o skali. Tylko jak przyszedł chyba jeszcze do Borussii, to przyszedł do niego dyrektor finansowy i mówi tak, to jest twoje 40% gotówki, a 60% my inwestujemy w twoim imieniu. Ja nie mam ludzi. Sprawdzone. Nie mam ludzi. Nie masz? Nie. Czyli sam się zajmujesz? Sam się tym zajmuję. A to super, bardzo roztropnie. W jakim stopniu analizuję to i rozmawiam z moim tatą na pewne tematy. Więc wiesz, to nie są inwestycje pokroju Ferrari, jacht. Daj spokój, wiesz, jak się ciężko jeździ jachtem. Tylko kawalerka. Masz kawalerkę? Nie, kawalerki nie, ale... Błagam cię, nie wierzę, że mieszkasz w kawalerce. Nie. Jesteś za duży na kawalerkę. W Jastrzębiu... Znaczy za wielki. W Jastrzębiu mam 50-metrowe mieszkanie i bardzo mi tam przytulnie i się fajnie mieszka. Jezu, ja mam kibel większy. Zdaję sobie sprawę. Jesteś człowiekiem sukcesu. Ale częściej się korzysta z toalety pewnie, nie?